Witam serdecznie na kanale Moje DC. Dzisiaj zapraszam Was do recenzji tego oto portfela od firmy MTAG, a jest to konkretnie portfel Slim Elite generacji drugiej. Na początek porównanie wielkościowe i może tak. Spyderco Delica 4, Victorinox 91 mm, konkretnie jest to model Tinker, Ontario Rad 1. I tutaj chyba jeśli chodzi o długość, to jest to najbardziej zbliżone pod względem właśnie tego wymiaru. I Sanremo 710, czy też 7010, zgodnie z nazwą producenta, z oznaczeniem producenta. Wracając do portfela, tyle jeśli chodzi o porównanie wielkościowe. No i teraz oczywiście pora na plusy i minusy. Pierwszy plus to jest niewątpliwie cena tego portfela, ponieważ obecnie kosztuje on 30 zł, co moim zdaniem jest bardzo dobrą ceną, a zważywszy na to, że mamy tutaj portfel typu slim, czyli cieniutki, którego docelowym założeniem jest zajmowanie, czy też może w jak najmniejszym stopniu wypychanie kieszeni w momencie, kiedy ten portfel w kieszeni przenosimy. Poza tym mamy tutaj sporo miejsca na chociażby gotówkę, czy też ewentualnie jakieś dokumenty. Tutaj ze spokojem się to mieści. Tutaj kilka kart, można śmiało wkładać po dwie. Ja swego czasu, jak testowałem ten portfel, w niektórych tych przegródkach, tych kieszonkach miałem właśnie po dwie karty. Tu mamy jeszcze dodatkowo taką małą przegródkę. Skoro jeszcze, powiedziawszy, akurat chyba nie korzystałem, ponieważ tutaj jest dodatkowa kieszeń na zamek na bilon, no i przeważnie u mnie jakiś bilon zawsze się tutaj znajdował i wtedy ta mała kieszonka raczej traciła sens, a przynajmniej jeśli coś tam włożyłem, to ten portfel przestawał być już taki slim. Ale jeśli chodzi o samą cenę i to, co dostajemy za te 30 zł, moim zdaniem jest to duży atut tego portfela, więc to na pewno jest na plus. Kolejny plus to jest fakt, iż materiał, z którego ten portfel został wykonany, jest bardzo przyczepny, bardzo taki chwytliwy, jeśli chodzi o to, jak ten portfel siedzi mocno w kieszeni. Czyli w momencie, kiedy włożymy go do kieszeni, to naprawdę przy wyciąganiu ten materiał bardzo skutecznie trzyma się tej wewnętrznej części kieszeni, tego materiału, który mamy w środku. Dzięki temu no tutaj miałem takie poczucie, że ewentualny kieszonkowiec, złodziej, który próbowałby po prostu ten portfel wyciągnąć, miałby jednak znacznie trudniejsze zadanie, przez to też mógłbym się szybciej zorientować, niż na przykład niż w przypadku chociażby portfela wykonanego ze skóry. Ponieważ no, portfel ze skóry, jeśli chodzi o wkładanie do kieszeni, to wchodzi bardzo lekko i no, wychodzi również, tak, bez żadnego większego oporu. Tutaj ten materiał ten opór stawiał. I na przykład podczas testów nie miałem obawy, czego zazwyczaj nie robię, ale tutaj nie miałem obawy, żeby nosić ten portfel w tylnej kieszeni spodni. No i jak widać, nic się nie wydarzyło. Nie wiem, czy ktoś próbował mnie okraść, czy też nie, ale generalnie no, nie miałem takiej obawy, ponieważ sprawdziłem, sam się przekonałem, jak ten materiał mocno się tego wnętrza kieszeni trzyma. Jak po prostu ciężko jest ten portfel wyciągnąć. Kolejny plus to jest to, o czym już wspomniałem na początku, czyli dosyć sporo miejsca w tym portfelu, który mamy do zagospodarowania. No, portfel nie jest też najmniejszych rozmiarów, więc daje też tutaj to sporo tych możliwości, sporo tego miejsca. U mnie, jeśli chodzi o moje rzeczy, które noszę w portfelu, bez problemu wszystko się tutaj pomieściło. Nie musiałem z niczego rezygnować, ani też kombinować, więc tutaj jeśli chodzi o te możliwości, to jest to jak najbardziej również atut tego portfela. Tyle jeśli chodzi o plusy, teraz pora na minusy. No i pierwszy z nich to jest fakt, iż w przypadku, kiedy mamy na przykład ten portfel w przedniej kieszeni i się z jakiegoś tam powodu spocimy, to w momencie, kiedy właśnie chociażby po jakimś biegu, jakimś wysiłku fizycznym, to w momencie, kiedy ten portfel wyciągniemy niedługo po tym, kiedy wiadomo, że kieszeń w dżinsach też, na przykład też w spodniach, zrobi się trochę wilgotna od potu, no to gdy wyciągamy ten portfel, to niestety miałem parę razy już taką sytuację. Na tym materiale widać taką niezbyt elegancką plamę.
Ona oczywiście po jakimś czasie znika, wysycha, czy też wyparowuje. Tego już do końca nie wiem, nie sprawdzałem, nie badałem. No ale generalnie mamy taką plamę, no więc jeśli no, wygląda to po prostu nieestetycznie i mnie raczej dobrego wrażenia nie zrobi. Kolejny minus to jest wystający nit, który no, dosyć mocno tutaj wystaje. I miałem pewien problem w momencie, kiedy ten portfel nosiłem w nerce, ponieważ w miejscu, ze względu na swoje gabaryty, trzymałem go w głównej kieszeni nerki i również w tej głównej kieszeni trzymałem telefon i musiałem za każdym razem pamiętać o tym, żeby ekran telefonu nie był z tej strony, gdzie jest nit, żeby to się przypadkiem nie spotkało, ponieważ ten nit jest, może nie ma ostrych krawędzi, bo nie ma, ale jest jednak dosyć mocno wystający i była ta obawa, że ekran od telefonu po prostu ten nit mi porysuje. Więc zawsze musiałem o tym myśleć. Uważam, że no tak mocno wystający nit niczemu nie służy, a sam logo producenta mogło być po prostu umiejscowione w jakiś inny sposób, chociażby na przykład wyszyte, bądź też nie wiem, naklejone, czy w jakikolwiek inny sposób, który sprawiałby, że nic by nam tu twardego nie wystawało, a wszystko dzięki temu po prostu ryzyko uszkodzenia innych sprzętów noszonych razem z portfelem w kieszeni, w nerce czy w plecaku byłoby mniejsze. Kolejny minus to są szczeliny między tymi tutaj warstwami. Tak jak w przypadku na przykład mojego portfela od firmy, od manufaktury Millera, teraz akurat to się nazywa Manumi, te krawędzie między skórą mamy zalany takim specjalnym, nie wiem, klejem, preparatem, który po prostu je uszczelnia. Tak tutaj czegoś takiego nie ma. I nieraz zdarzało mi się, że w momencie, kiedy wyciągałem to portfel z kieszeni, w tych szczelinach znajdowały się jakieś farfocle z tej kieszeni, które gdzieś tam się po prostu wcisnęły, zablokowały i musiałem po prostu to wyciągać. No też, tak jak w przypadku tej plamy, nie wyglądało to zbyt estetycznie. Myślę, że tutaj producent mógłby śmiało się pokusić o to, żeby te krawędzie też jakimś odpowiednim preparatem, jakimś klejem zakleić, zaklajstrować po prostu i tak, żeby tutaj nic nie wpadało. Kolejny minus to jest jakość szycia tego portfela. I z jednej strony rozumiem, że no nie można mieć zbyt dużych oczekiwań od portfela, który kosztuje 30 zł, ale jednak mimo wszystko no mam tutaj wrażenie, że no można byłoby to zrobić lepiej, bo tak jak cały, powiedzmy, tutaj ten szef jest poprowadzony całkiem ładnie, może nie jest idealnie równo, może tutaj są jakieś takie no, krzywizny, tak, ale to zakończenie przede wszystkim, no wygląda to fatalnie. Gdyby tutaj to się kończyło w ten sam sposób, jak się zaczyna, tutaj przez cały ten brzeg ten szef idzie, no to żadnych zastrzeżeń tutaj raczej bym nie miał, zważywszy również na tą cenę tego portfela. No ale niestety, jest kilka takich miejsc, gdzie ta jakość tych szwów, jakość wykonania no, wygląda kiepsko. Chociażby też tutaj przy zamku, no wygląda to, szczerze to tutaj również, w niektórych miejscach to po prostu to jest całkiem znośnie zrobione i można by przymknąć oko na tą jakość, wracając tutaj ponownie do ceny. No, ale jednak ostatecznie w tych kilku miejscach, jak dla mnie to wygląda tak, jakby to jakieś dziecko, albo na przykład ja w dawnych lat robił to na zajęciach plastycznych w szkole podstawowej, gdzie też, jeśli to przypamiętam, uczyli mnie szycia. Nie byłem nigdy mistrzem szyciu i mniej więcej moje szycie wyglądało tak jak tutaj, więc czy też tu, więc uważam, że no, można by to jednak trochę lepiej zrobić, trochę lepiej pod tym kątem o tą jakość zadbać. Tyle jeśli chodzi o plusy i... przepraszam, jeszcze jeden minus. Ten przyczepny materiał, o którym wcześniej wspominałem, który jest dosyć dużym atutem w kontekście ewentualnego kieszonkowca, to z kolei w drugą stronę, w momencie kiedy ten portfel nosiłem w przedniej kieszeni i chciałem po prostu go wyciągnąć, żeby no, użyć, tak, nie wiem, zapłacić, cokolwiek, wiadomo do czego portfela się używa, no to często było tak, że wyciągałem go z kieszeni i jednocześnie całe pół kieszeni po prostu wychodziło mi na zewnątrz. Więc to też było dosyć irytujące i przeszkadzające, dlatego też między innymi zacząłem ten portfel nosić w tylnej kieszeni, bo tam ten problem był mniejszy, łatwiej było nad tym zapanować. A jeśli chodzi o przednią kieszeń, no to przy wyciąganiu był
Raz, że problem, bo ten materiał dosyć mocno się trzyma, tak jak wspomniałem wcześniej. No i również zabiera ze sobą i wyciąga na zewnątrz część kieszeni przynajmniej. Tyle jeśli chodzi o plusy i minusy. No i teraz kwestia samego podsumowania. Moim zdaniem tutaj największym atutem tego portfela jest jego niewielka cena. Przypomnę, 30 zł. Dostajemy tutaj naprawdę kawał portfela dla osób, które nie są jakimiś specjalnymi estetami, które też nie dbają o jakiś, nie wiem, taki elegancki wygląd, żeby to wiadomo, że niektórzy są tacy, że skóra i tylko skóra. Jeśli komuś na tym nie zależy, chce po prostu mieć użyteczny, niedrogi portfel, całkiem pojemny, to jest dobra opcja, dobre rozwiązanie. W przeciwnym razie, jeśli zależy nam na czymś, co będzie trochę lepiej się prezentować, będzie też trochę lepiej wykonane, no to tutaj myślę, że to już nie będzie dla takich osób opcja, lepiej poszukać czegoś innego, no bo tutaj niestety tej jakości zbyt dobrej nie dostajemy, no to krótko podsumować, że dostajemy to, za co płacimy. Przypomnę, 30 zł. Tyle jeśli chodzi o moją recenzję. Przypomnę, jest to portfel MTAG Slim Elite generacji drugiej. Długa ta nazwa. Jak zawsze dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.